Jej to fam, witam Was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Powiem Wam, że aktywność fizyczna towarzyszy mi od lat i tak w latach nastoletnich, jak byłam nastolatką, zaczęłam ćwiczyć częściej i wtedy zaczęło się tak od pilatesu, później było bardzo dużo biegania, ale ostatnimi czasy, gdzieś od 3 lat, zaczęłam się bardziej bawić moimi treningami, zaczęłam bardziej eksperymentować, zaczęłam wplatać nowe sporty. Bardzo podoba mi się to, jak moje ciało reaguje na te nowe bodźce, jak mogę się sprawdzić w nowym sporcie, plus bardzo podoba mi się ten element progresowania w jakiejś dziedzinie. Tym razem pomyślałam, że zrobię sobie takie wyzwanie i podjęłam się sportu, który moim zdaniem nawet nie kojarzy mi się z cechami, które pasują koniecznie do mojego charakteru, bo ten sport kojarzy mi się z delikatnością, z gracją. Może jest trochę gracji we mnie, ale no na pewno nie powiedziałabym, że jestem delikatną osobą. Tak czy siak, pomyślałam, że spróbuję baletu. I jest to sport, który też kojarzy mi się z takim dzieciństwem, że trzeba zacząć ten sport za dzieciaka, żeby być dobrym. Oczywiście nie chodziło mi o to, żeby zostać następną prima balleriną, aczkolwiek pomyślałam, że może to być ciekawe, żeby zobaczyć, czy moje stopy w ogóle będą w stanie wykonać pewne ruchy, bo rzeczywiście trzeba trenować te stopy, żeby one później były w stanie jakoś tańczyć. Myślałam, że fajnie byłoby to uwiecznić i zrobić taką sesję na sam koniec, która pokażę może kilka puls, których się nauczę, albo po prostu będzie to taka fajna sesja baletowa. Widziałam dużo takich sesji właśnie zrobionych przez modelki Victoria's Secret albo przez jakieś inne modelki. Moim zdaniem to pięknie wygląda, więc zobaczycie takie podsumowanie tych zajęć, zobaczycie choreografię, którą udało nam się stworzyć, którą udało się Ani stworzyć, a mnie uda się pokazać. Plus zobaczycie sesję zdjęciową i kilka zdjęć, które zrobimy. W balecie mamy 6 pozycji. Zaczynamy tak naprawdę od najprostszej, która ma najwyższy numer. Więc to jest 6. pozycja. I teraz przechodzimy do pierwszej pozycji, która wcale nie jest aż taka łatwa do wykonania. Okay. I stop up point. Druga pozycja. Stop up point. Row. I 4. pozycja. Back motion. I zamykamy. Dobrze. A teraz stoję w 3. pozycji i to jest pozycja, która nie zawsze jest wykorzystywana. I tak jak nogi, ręce też mają swoje pozycje, a cały ruch rąk nazywa się port de bras. Więc zaczniemy teraz od takiej przygotowawczej pozycji. Teraz pierwsza. Druga. I 3. Oprócz tych podstawowych pozycji jest mnóstwo innych pozycji i są też pozycje arabeskie, które jak widać są bardziej wymagające niż te podstawowe. Byłam dokładnie na 7 zajęciach. 7 zajęciach. I pierwsze zajęcie zaczęło się od tego, że Ania pokazała mi, jak trzeba układać dłonie. Jak powinien wyglądać ten ruch dłoni i rąk, kiedy tańczymy. I na pierwszych zajęciach to było zabawne, bo Ania zaczęła od razu od tego, że tłumaczyła mi te ruchy, ale z nazwami, więc mówiła cały czas o relevé, plié, back montant D, tego typu rzeczy. I ja jestem w szoku, że w ogóle teraz nawet jestem w stanie zapamiętać kilka tych nazw, bo dla mnie to była taka czarna magia, wszystko po francusku i tak i zawsze tak jest, że jak się próbuje czegoś nowego, to wszystko wygląda tak prosto, że w momencie, kiedy Ania pokazuje coś, pokazuje, że trzeba na przykład zrobić taki skłon do nogi z ręką w górze, to wydaje się bardzo proste, a wbrew pozorom, w momencie, kiedy trzeba to zrobić, jeszcze pamiętać o głowie i o tym, że to wszystko musi jeszcze pięknie wyglądać, to już jest trudniejsze do zrobienia. Na drugich zajęciach uczyłyśmy się tego, jak uczyłyśmy się, ja uczyłam się tego, jak wykonać dobrze obrót i nawet nie myślałam o tym, że jest technika do tego, żeby się obracać wokół własnej osi i żeby się nie kręciło w głowie. Dobrze, głowa, głowa, głowa jeszcze. Dobrze! Trzeba było sobie znaleźć jakiś punkt, w którym, którego się trzymałam, miejsce, w które się patrzyłam cały czas. Głowa wraca szybciej niż ciało do pozycji, żeby wykonać prawidłowy obrót. Podczas zajęć Ania rozciągała mi też stopy, żeby się upewnić, że moje stópki będą w stanie pozwolić mi na pewne ruchy podczas tańca i
To jest bardzo nieprzyjemne uczucie. W ogóle pierwszy raz w życiu pomyślałam o tym, że mam bardzo mało rozciągnięte stopy. Flex. Puent. Puent. Flex. Flex. I koła na zewnątrz. I koła. No, o nie, nie, przepraszam, zapomniałam o kostkach. No dobrze, tak to powinno wyglądać, tak płynnie, fajnie, a tak to wygląda. Dobrze. Akurat rozciąganie stóp może mi się też przydać w modelingu, bo cały czas się chodzi w szpilkach, tak? Więc rozciągnięte stópki to będą szczęśliwe stópki w szpilkach. Dla mnie wykonywanie tych wszystkich ruchów, wydobywanie tej delikatności, to bardzo ciekawe doświadczenie. To było dla mnie takie relaksujące, zdumiewające, że byłam w stanie to w jakiś tam sposób poczuć. Było trochę pracy nad koordynacją i szybkimi stopami. 8. 4. Wydaje mi się, że jest różnica między tym, jak stałam w pierwszej pozycji na pierwszych zajęciach, tak trzeba było stanąć, i w dal. Teraz góra. Stój na nogach. I rozciągaj w dal brodą. Profil. Na 6 zajęciach powiem wam, że ja już czułam, że mój plié wyglądał ładniej, że byłam w stanie zejść niżej i to wszystko już zaczęło jakoś się łączyć w mojej głowie i zaczęłam rozumieć, o co jej chodziło bardziej, więc oczywiście dalej nie jestem prima balleriną, ale w momencie, kiedy ona mnie instruowała, w momencie, kiedy ona rzucała jakimiś hasłami, to byłam w stanie już jakoś je rozszyfrować. Wiedziałam, że jak ona krzyknęła właśnie plié w drugiej pozycji, to wiedziałam, że chodzi jej o plié bez odrywania moich stóp od ziemi. Plié. Planuję trenować baletu tak regularnie, to bardzo się cieszę, że spróbowałam tego sportu, bo oczywiście za każdym razem, jak się próbuje czegoś nowego, to wchodzi takie nowe docenienie danej dziedziny, danego sportu, więc uważam, że balet jest naprawdę pięknym sportem. Może w przyszłości jeszcze przejdę się na kilka zajęć, tak od czasu do czasu, nie wiadomo, ale powiem wam, że spodobało mi się to, co zobaczyłam. Baletnice są silne, są małe, delikatne, filigranowe, ale i tak są bardzo silne. Żeby w ogóle robić to, co robią, naprawdę to potrzeba siły i jeszcze, żeby to wszystko wyglądało na takie effortless. Coś pięknego. No i co? Po 7 zajęciach teraz będę musiała się ogarnąć i lecę zrobić sesję z Anią. Także zapraszam was do obejrzenia dalszej części. No i zobaczymy, jaką choreografię mi przygotowała. Widzisz, nawet się udałam. Pięknie. Poszłam do tego sklepu i się pytam, no co ja mogę, wiesz, co ja mogę kupić tak, żeby wyglądało fajnie na zdjęciach. No i pani mi zaczęła tłumaczyć, co i tak dalej. Nie, no to super sobie zrobiłaś. Poważnie, bo mówiłyśmy o tym, że po prostu tak szybko ogarnęłaś, wiesz, że tak, dobra, to róbmy tą sesję teraz, ja wow, już, no.
I widzicie na zdjęciach i tak się wyda, i tak się wyda na zdjęciach. O Jezu, to też, jak oczy miała w dół, to też takie jest takie... Nie. And we marked the first one, right? Tak. O, te jak stoi na początku też ładne, tylko osi, dłonie tutaj bliżej siebie muszą być bardziej zamknięte to kółko. Jeszcze wyżej plecami się połóż. O! Wygnij pupę, 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 pupę! Tak, tak! Wyższy, wyższy półpalec. Do góry kolano, do góry kolano. O! Wygnij plecy. Wygnij pośladki. Aha. Prawdziwa praca modelki. Wygląda pięknie, a po prostu to jest ciężkie. Jeszcze kolanko do góry. Tak, a załóż całkowicie nogę na nogę. A modelki tylko niby leżą i pachną. Nie? Słuchajcie, dopiero teraz montując filmik zdałam sobie sprawę z tego, że nie pożegnałam się z wami, więc no, chciałabym to zrobić teraz. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować i w komentarzach dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym spróbowała jakiś sport, czy chcielibyście zobaczyć jakiś sport w moim wykonaniu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!